Tak widzowie, Minecraft to jest gra, którą nagrywam tutaj już bardzo długo i pewnie jeszcze długo będziemy go tutaj oglądać. Ale w dzisiejszym odcinku mam coś, co sprawia, że Minecraft nabierze nowego wymiaru, ponieważ zawsze chcieliśmy szybciej chodzić w Minecrafcie. Poruszanie się w Minecrafcie jest no czasami szybkie, czasami wolne, to zależy czy mamy elytrę, czy raczej musimy pływać łódką. Ale w dzisiejszym odcinku każdy item, który zdobędziemy, sprawi, że będziemy coraz szybsi w Minecraft, aż w końcu będziemy tak szybcy, że jednym kliknięciem W na klawiaturze, który idzie do przodu, sprawi, że obiegniemy świat dookoła. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jak oglądacie ten film, to całkiem możliwe, że jestem właśnie na wakacjach, więc no nie, żebym wam chciał jakoś humor psuć tym, że wy w szkole, a ja na wakacjach, ale swoje się namęczyłem w szkole, pora odpocząć. A w dzisiejszym odcinku witam was oczywiście w Minecrafcie, w którym, tak jak powiedziałem na początku, każdy item, który zdobędziemy, sprawi, że będziemy coraz szybsi. I naprawdę powiem wam tak, sprawdziłem to przed odcinkiem i posiadanie jednego staka jakiegoś itemu sprawia, że jesteśmy już tak bardzo szybcy, że ja myślałem, że to jest już maksymalna prędkość, a to jest dopiero stack, więc wydaje mi się, że będziemy o wiele szybsi. Dobra, ja wam to zaprezentuję, jak to wygląda. Bierzemy sobie blok i już jesteśmy szybsi, tylko tego nie za bardzo widać. Weźmiemy kolejny blok i jeszcze szybsi jesteśmy. Weźmiemy kolejny i kolejny i kolejny i już jesteśmy jeszcze szybsi. Patrzcie, dla porównania, uwaga, stajemy tu, dobiegamy do brzozy i oceniamy, jaka to jest prędkość, tylko bez tych itemów najpierw, bo nawet widać po ekranie, że jesteśmy, uwaga. Po prostu kliknąłem W, strasznie długo, tu jeszcze raz z powrotem, bardzo długo, ale uwaga, bierzemy te bloki i jest o wiele szybciej jest, tylko wiecie, to są dopiero 5 bloków, a gdzie tam w ogóle do staka, którego będziemy zdobywali, więc najważniejsze jest to, że w momencie, kiedy wyrzucamy to z ekwipunku, no to ta nasza prędkość znowu wraca do stanu początkowego, więc jesteśmy w stanie tą prędkość kontrolować, więc musimy zagrać Minecrafta w taki sposób, żeby zdobyć najlepsze itemy, jak jesteśmy w stanie, ale żeby no nie być zbyt szybcy, bo to by było mocno średnie. I teraz patrzcie, jak ja mam to drewno i ono mi się zwiększa, a ja je zaraz zamienię jeszcze na deski, to po prostu chyba wykręci nas, uwaga. Wow, patrzcie, co jesteśmy szybcy już. Nie, to jest zabójcze. Przecież jak ja bym cały ekwipunek wypchnął itemami. I postaramy się to dzisiaj zrobić, żeby po prostu cały ekwipunek zawalić wszystkim na maksa totalnie. To będziemy tak szybcy, że mówię wam, kliknę W i obiegniemy świat w Minecrafcie dookoła. Jestem tego pewien. Dobra, uwaga, robimy tak. Wyrzućmy tego dirta, bo na co nam jest dirt? To jest nam totalnie niepotrzebne. Zróbmy sobie crafting, zróbmy sobie patyki. To sprawi, że jeszcze szybszy będę chyba, bo tych patyków jest coraz więcej. Dobra, zróbmy sobie kill off, żeby pozbyć się troszkę tych itemów też. I zróbmy sobie... Jezu, jak dziwnie wygląda ten Minecraft, jak jest taki przyspieszony. To jest straszne, to jest straszne. To jest przepotężne. Ja nie wiem, czy to jest tak, że jak ja na przykład zrobimy sobie diamentowy kill off, czy on jest wart na przykład, nie wiem, cały stack właśnie, czy coś takiego, czy to jest po prostu item to item, nieważne jaki. No nie wiem, tego nie sprawdziłem. Mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj sprawdzić. Dobra, zróbmy sobie... To nieźle, że zrobiłem sobie siekierę najpierw, jak jestem w kopalni. Dobra, wyrzućmy to nam już nie jest potrzebne. Trzeba sobie dawkować ilość rzeczy w ekwipunku, bo jak będziemy mieli ich za dużo, to będziemy zbyt szybcy, a tego byśmy nie chcieli, więc trzeba to sobie dawkować. Dobra, zbierzmy sobie ten węgiel i ja bym chciał ogarnąć jakieś żelazo, żeby ogarnąć sobie początkowe te żelazne itemy, żebym mógł się pozbyć całej reszty rzeczy niepotrzebnych. Z tym, że nie wiem, czy tutaj znajdziemy gdzieś w ogóle jakieś żelazo, ale dobra, bierzemy ten crafting. Jezu, jestem tak szybki już, nie chcę tego kill-offu. Idziemy tu, o nie, zombiak tu gdzieś jest, ale dobra, to nie tutaj, nie grozi nam nic. Z tym, że... Musimy stąd wyjść, uwaga, bierzemy to, wychodzimy tu. Czekajcie, ja jestem ciekaw, czy to się da teraz cofnąć. Czy jak ja wszystko wyrzucę ze ekwipunku, to wróci do stanu początkowego? Tak, dobra, wraca to, czyli po prostu mamy za dużo itemów, trzeba się jakiś pozbyć, chociaż to jeszcze nie jest prędkość, która jest jakaś mega uciążliwa, ale za niedługo może stać się taką prędkością. Dobra, bierzemy sobie, ogarnimy... Co jest? Nie mogłem trafić w tą świnię! Dobra, na 2 ciosy, uwaga, dobra, kolejna, uwaga, pum! Pum, druga na ciosa, uwaga, skaczemy, dobra, tak na skoka też można to robić, dobra. Najgorsze jest to, że jak ja biję te zwierzęta, to dostaję od nich itemy, które sprawiają, że jestem jeszcze coraz bardziej szybki. Nie, to jest przerażające. Dobra, uwaga, lecimy. Jaka prędkość to jest w ogóle. Ja boję się, że mój komputer się spali w momencie, kiedy ja będę miał zawalony cały ekwipunek, bo przecież świat się nie nadąży renderować przecież, to jest za szybkie to będzie. Dobra, idźmy tu, znajdźmy jakąś wioskę. żeby szybko jakieś żelazo ogarnąć czy coś tego typu, bo tam było ciężko mocno z tym. O, ja nie mogę, jak jestem szybki! Wow, jest, o, jest żelazo, dobra. Schodzimy do kopalni w takim razie i bierzemy to żelazo. Uwaga. Jezu, mi się kręci w głowie, to jest za szybkie zdecydowanie. Przysięgam, że... moje oczy są zmęczone. Zmęczone są tą prędkością. Ale dobra, zróbmy tak, że zrobimy sobie teraz czystkę w ekwipunku. Wywalmy wszystko, co jest nam totalnie niepotrzebne. Zacznijmy od tego, żeby położyć crafting i zdobyć kurczę kobla na to, żeby móc zrobić no ten, jak to się nazywa, piec. Bo bez pieca ani rusz, jeśli chodzi o przepalanie itemów. Dobra, zróbmy tak, mamy na piec. Uwaga, szybki piecyk i... przepalamy. Co ja nie będę potrzebować? Na pewno wełny nie będziemy potrzebować. Jeśli chodzi o żarcie, to nam się na pewno przyda, ale nie potrzebujemy na pewno skóry, to wyrzućmy. Patyki wyrzućmy na razie. Zostawmy sobie to, zostawmy sobie te narzędzia. Dobra, to nam na razie powinno wystarczyć. Już jesteśmy wolniejsi niż byliśmy, więc fajnie, bo trzeba to dobrze, że tak powiem, skonsumować. Ale dobra, rozwalmy więcej tego kobla, żeby zrobić jeszcze jeden piecyk, bo jak będziemy mieli jeszcze jeden piecyk, to szybciej to przepalimy i nie będziemy tutaj tyle czasu tracić. A myślę, że to warto tak zrobić. Dobra, uwaga, tu i no nie jesteśmy tacy szybcy, więc bardzo fajnie, bo jakbyśmy byli tacy szybcy dalej, to by to było zdecydowanie niewygodne i niefajne. Zwierzmy tutaj to żelazo jeszcze, jak już widzę, że jest. Jedno co prawda, zawsze coś. Możemy zrobić już sobie, prawda, wiadro na pewno, to jest najważniejsze. Szczerze, chyba... Już nie wiem, kiedy ja ostatni raz, jak robiłem narzędzia żelazne, to nie zacząłem od wiadra. Zawsze zaczynam od wiadra, to się najbardziej opłaca. Dobra, i teraz można sobie na spokojnie zrobić patyki, zrobić tak i zrobić sobie kill off. Wymienić za ten, ale ten wyrzucimy i tą siekierę też wyrzucimy, bo zaraz sobie zrobimy kolejną, inną siekierkę. Dobra, zróbmy tak, tu mamy żarcie, więc fajnie, też zjedzmy sobie już od razu, bo przydałoby się coś zjeść. Dobra, mamy drugi i tu jest trzeci, czyli idealnie nam starczy na siekierę i to już będziemy spełnieni, więc dobra, możemy rozpocząć pełnoprawną rozgrywkę, z tym, że bardzo, nie wiem... A serio, boli mnie głowa od grania, za szybcy jesteśmy i to nie żartuję, naprawdę. Jesteśmy zdecydowanie za szybcy w tym Minecrafcie i boli mnie głowa, kręci mi się w głowie po prostu, jak w to gram. Dobra, zróbmy, mamy to żarcie, zróbmy tak, weźmy sobie wiadro tu, kill off tu. Patyki sobie uporządkujmy tutaj, a możemy sobie zrobić już w tym momencie siekierę, więc robimy siekierę w tym miejscu. Tu mamy żarcie kolejne, tu żarcie, zostawmy to tutaj, jeszcze jedno się nam przepali, ten węgiel możemy zabrać, to też. Bierzemy to żarcie i uwaga, pum. Nie! Patrzcie, jak to szybko zaczęło schodzić! Dobra, dobra, to nam wystarczy, uwaga, tu i mamy to i teraz tu też mamy, możemy zabrać jeden piec, nie będę brał dwóch, bo to jest zawsze kolejna rzecz w ekwipunku, która sprawia, że jesteśmy szybsi i mnie bardziej głowa boli, więc tego bym nie chciał bardzo. Dobra, znajdźmy w takim razie jakąś wioskę, a najlepiej byłoby znaleźć portal i dostać się do Netheru, bo jak wiecie... No, u mnie to już tradycją, że challenge'em jest zawsze dostać się do Netheru, to jest taki, wiecie, to jest taki dobry punkt kontrolny, bo tak w trakcie przerywać tutaj to jest tak mech, a w Netherze to już jest tak, to już jest dobrze, bo to już znaczy, że coś osiągnęliśmy w tej naszej rozgrywce, dobra. Znajdźmy portal, albo tą... Wow, nie wolno tak skakać, bo sobie złamię girę za chwilę. Czy tam jest jakiś koń, czy ja dobrze widziałem tam konia? Tak, widziałem konia, ale na co nam konia, jak nie mamy siodła? Dobre to jest bardzo pytanie. Dobra, przejdźmy tutaj dalej i chyba nam tutaj nie będzie dane znaleźć wioskę. Niestety, ja nie mogę, jacy my jesteśmy szybcy. To jest przecież za szybko jak dla mnie. Nawet nie nadążam skakać. Dobra, tu, ała. Dobra, musimy przejść dalej. Pójdźmy w tamtą stronę, bo tam jest większa szansa na tą wioskę chyba niż w tą stronę. Przejdźmy po drzewach, bo jesteśmy teraz... Aha, okej, dobra, lepiej biec po ziemi chyba. Po prostu skakać jak trzeba, tak szybciej przejdziemy wszystko. Tak, tu i teraz możemy lecieć. Dobra, tu są jakieś góry, ale ja bym chciał jakąś wioskę. Czy będzie mi dane znaleźć wioskę? Halo. Minecrafcie kochany, proszę mi zrespić wioskę, bardzo bym chciał. Bardzo marzę wręcz o tym, żeby wioskę dostać i byłoby mega, świetnie, mega super, gdybym dostał. Na tym biomie jest szansa na znalezienie wioski, więc chyba w tamtą stronę pójdziemy po prostu. Z tym, że pójdę tutaj boczkiem, żeby się nie pakować od razu tam, bo tam będzie o wiele trudniej biec. Jezu, jacy my jesteśmy szybcy! Dobra, muszę się pozbyć tego z ekwipunku, to jest za szybko jak dla mnie, szczerze mówiąc. Musimy jeść. Chociaż dobra, zaraz żarcie stracimy, to będziemy o wiele wolniejsi. To jednak żartowałem, jednak się nie pozbędziemy niczego z ekwipunku. Bo nawet nie mam za bardzo chyba czego. No, mam drewno, możemy się drewna pozbyć, to nam powinno wiele zmienić. Wygodniej powinno się nam podróżować, chociaż... no jest troszkę wygodniej, Jest szybko i tak, ale jest wygodniej, bo łatwiej... Chociaż kurczę, nie wiem. Chyba jednak nie. Dobra, znajdźmy tą wioskę, bo bardzo bym chciał, a no nie widać, nie słychać. Mamy kopalnię, czy tam chcemy iść do kopalni? Czy to jest to, czego ja pragnę w tym momencie? Pójść do kopalni? Chyba niespecjalnie, bo tam będzie nam ciężko się poruszać. Ej, co jest z tym drzewem? Co jest? Dlaczego ono jest stracone w połowie? Kto tak zrobił? Dobra, tu jest teren brzozowy, na tym terenie z tego co mi wiadomo to... Nie wiem, wiosek chyba się nie da znaleźć, chyba że jakieś zbagowane czy coś. Nie... A pójdziemy też chyba szybciej niż normalnie, tak mi się wydaje, choć może nie, może mi się wydaje tylko. Dobra, mamy tutaj żwir, więc to nam się przyda na pewno do... Patrzcie, jeszcze za pierwszym. No przecież, czy to już nie mówi samo za siebie, że mamy szczęście? I że na pewno uda nam się dostać do netheru? Mam nadzieję, że tak. Dobra, przejdźmy tędy i ogarnijmy jakiś... No to chociaż portal, proszę chociaż portal. Jak nie mogę wioski dostać, to chociaż portal, błagam. Weźmy sobie wodę, może nam się przydać. Albo lawapul. O, lawapul byłby jeszcze lepszy. Byłby, naprawdę. Bo przy lawapulu mógłbym zginąć, jakbym wpadł do tej lawy, bo mam taką prędkość, że mógłbym nie wyhamować i wpaść do lawy. To też by było całkiem ciekawe, ale dobra. Jest noc, widzowie, jest noc, a że jest noc, to mi się nie podoba, bo mniej widać i nie jest dobrze, więc ja chyba zrobię cięcie po prostu i widzimy się, jak będzie dzień, a ja w tym czasie po prostu poszukam jakiejś wioski czy czegokolwiek, bo no bo bez sensu jest tak podróżować w nocy, jeszcze jak mnie tu moby atakują, a ja tak jestem szybki, więc nic mnie nie zaatakuje, bo ja chwilę moment uciekam od nich, więc ja robię cięcie chwilowe i jesteśmy zaraz jak będzie dzień, albo znajdę jakąś, prawda, sympatyczną wioskę. Dobra widzowie, jest dzień i znalazłem lawapula, to jest przecież najlepsza informacja, możemy w końcu zrobić dobrze portal, ja tu na szybcie sobie podejdę, żeby bezpiecznie go zrobić. Dobra, stawiamy to tutaj, stawiamy... Aha, dobra, mamy tu wodę na szczęście. Dobra, bo myślałem, że straciłem już to, ale dobra, możemy zrobić tak. Bierzemy tu. Dobra, super nam się to zrobiło, świetnie nam się to zrobiło. Bym powiedział, że wybitnie nam się to zrobiło. Bierzmy sobie trochę dirta, żeby zrobić tutaj ten taki system robienia szybkiego portalu. Nie wiem ile tam trzeba, chyba 6 wystarczy, ale ja wziąłem więcej. Zróbmy tak, to trzeba zrobić tu. Chyba tak to się robiło? Tak to się robiło. I... tak? Czekajcie, bo zwariowałem teraz chyba. Tak, to tak się robiło, dobra, uwaga, tak, wybitnie. Wybitnie, świetnie. Na moment miałem laga mózgu i niespecjalnie sobie ufałem w tym, ale już sobie zaufałem ponownie. Dobra, kładziemy to tutaj, bierzemy tą wodę, stawiamy ją w tym miejscu, bierzemy sobie to i idziemy... Aha, ja nie mam żelaza, o nie, proszę, żeby tu gdzieś kopalnia... O, jest kopalnia! Jeszcze żelazo jest, dobra, bierzemy żelazo, jedno żelazo, jeden węgiel, stawiamy piec, już on nam nie będzie potrzebny, robimy szybkie przepalanie i robimy szybko portal do netheru, bo trzeba pójść, trzeba osiągnąć cel, zobaczyć czy zginiemy w netherze, czy jednak uda nam się tam jakoś, prawda, przetrwać. Dobra, robimy szybko ten zapalarę, uwaga, tu, świetnie, i możemy iść, jesteśmy gotowi. Tu stawiamy i teraz tak, przydałoby się pozbyć niepotrzebnych rzeczy, zapalmy ten portal i wyrzućmy to, co nam jest niepotrzebne. Niepotrzebny nam jest kobyl, niepotrzebny nam jest crafting, węgiel wyrzućmy, że nam się nie przyda, wyrzućmy tą zapalarę, też nam się nie przyda, przyda nam się żarcie i możemy lecieć. Teraz przynajmniej mam nadzieję, że no nie zrobimy takiego misklika, że sobie za bardzo podbiegnę do przodu i wylecę gdzieś do lawy. Dobra, jesteśmy w netherze i teraz tak, co my tu chcemy zrobić? Czy chcemy przechodzić tego Minecrafta? Wydaje mi się, że i tak mi się nie uda to zrobić, ja nawet się nie napalam na to, ale możemy pójść gdzieś, znaleźć chociaż jakiś, nie wiem, bastion, fortecę i po prostu spróbować chociaż podejście zrobić, magiczne podejście, chociaż tu jest mnóstwo tych, one mnie będą atakować, no właśnie. O! Dobra, już prawie zginąłem. Tak nie wolno robić, pamiętajcie. Dobra, zobaczmy tak, tutaj co my tu mamy, bo póki co nie widzę nic, co by znaczyło, że jest... O kurczę, gaz jest, ale... Chciałbym znaleźć fortecę albo bastion. Proszę, dajcie mi znaleźć, byłoby mi niezmiernie miło. Niezmiernie by mi było miło, gdyby tak się udało zrobić. Byłoby super. Czy tu coś będzie? Dobra, muszę tak patrzeć, żeby tutaj przypadkiem nie wpaść do jakiejś lawy. Tutaj nic nie ma, przejdźmy tędy po prostu. Jak we mnie nawala ten gaz, jaki nie da mi spokoju, ziomek, no. Dobra, czy tu... Dobra, mogę na spokojnie biec. Jest tu przejście normalnie. Wyjdźmy tu do góry, na tym F5 to lepiej widać, kurczę, teraz jak ma to jeszcze przyspieszenie. Widzimy więcej i możemy lepiej unikać... O kurczę, dobra, to było niebezpieczne, bardzo to było niebezpieczne. Dobra, przejdźmy tędy. Ała, ała, spalę segirę, no nie, no teraz tutaj... Wow, 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 dobra, za szybki jestem, troszkę. Nie no, ja nie wyjdę stąd jakoś, kurczę, czekajcie. Co jest, kurczę, dobra... O jeny, jestem za szybki. Jestem zdecydowanie za szybki i mnie to za bardzo wynosi gdzieś, że tak powiem, za krawędź mnie to rzuca. No nie no, czekajcie, bo trzeba jakoś pójść, może w tamtą stronę pójdziemy, może w tą stronę będzie... O nie, nie! O nie, jaki pech! No tak jak mówiłem, za szybcy jesteśmy, nie zdążyłem wyhamować. No dobra, no w każdym razie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, tyle, do następnego, pa pa!